Autokad posiada możliwość rysowania na warstwach. Do tej pory prawie wszystkie przykłady, które rysowałem na filmach, były rysowane na jednej warstwie. W bardziej skomplikowanych rysunkach rysowanie na warstwach jest niezbędne. Jeżeli rysujesz rysunki na jednej warstwie, to będzie to świadczyć tylko o braku znajomości autokada i małym doświadczeniu w rysowaniu. Zobaczmy na przykładowy rysunek rzutu kondygnacji budynku. Wydruki rysunków architektoniczno-budowlanych wykonywane są w kolorze czarnym. Patrząc na ten rysunek, widzimy, jak wiele elementów na takim rysunku znajduje się. Zauważ, że poszczególne elementy na rysunku różnią się na przykład grubością linii. Obrysy ścian rysowane są linią bardzo grubą, linie widokowe na przykład tutaj okna linią średnią, a linie wymiarowe, linie pomocnicze rysowane są linią najcieńszą. Widać też wypełnienia materiałów oraz różne oznaczenia, na przykład stolarka drzwiowa, stolarka okienna, schody czy wreszcie samo wymiarowanie. Jeżeli wszystkie te elementy narysujesz na jednej warstwie w jednym kolorze, zmiana czegokolwiek na rysunku, np. Na grubości linii przekrojowej, czy skali linii osiowej, która jest linią punktową, składającą się z punktu i kreski, będzie w praktyce bardzo uciążliwe lub wręcz niemożliwe. Rysowanie na warstwach znacząco poprawia wydajność pracy. Natomiast w zespołach projektowych rysowanie na warstwach jest elementem koniecznym. Funkcje związane z rysowaniem na warstwach znajdują się w panelu Warstwy na wstążce. Po otwarciu nowego pliku Mamy jedną warstwę, warstwę 0. Oczywiście, jeżeli posiadamy szablon, który ma już zdefiniowane warstwy i otworzymy nowy plik według tego szablonu, to warstwy będą takie, jakie zdefiniowaliśmy w szablonie. Warstwa 0 to jest jedyna warstwa, która zawsze będzie istniała, gdy otwieramy nowy plik. Jest to warstwa, której nazwy nie możemy zmienić. Nie zaleca się rysowania na tej warstwie, chyba że będziesz ćwiczyć pierwsze rysunki w AutoCADzie, rysowanie prostych figur, to można to robić na warstwie 0. Ja tak zresztą robiłem na większości przykładach w tym kursie. Jednak wykonując bardziej skomplikowane rysunki, nie poleca się rysowania na warstwie 0. Wybierzmy teraz przycisk właściwości warstw. Możemy tą funkcję wywołać komendą warstwa na pasku poleceń. Po wydaniu komendy otwiera się menedżer właściwości warstw. W tym menedżerze mamy listę warstw. W tej chwili jest tylko warstwa 0. Nową warstwę możemy dodać kombinacją klawisza Alt+N albo poprzez wybór tej ikonki. Dodajmy nową warstwę. Przy dodawaniu nowej warstwy automatycznie AutoCAD Proponuje nam możliwość zmiany nazwy tej warstwy. Nazwijmy sobie tą warstwę przekrój. I omówmy, co dla takiej warstwy możemy po kolei ustawić. Zacznę może od tych kolumn, gdzie mamy kolor i rodzaj linii, a później omówię te funkcje po lewej stronie. Naciśnijmy na kolumnę z kolorem. Wyświetla nam się okno, w którym możemy ustawić kolor, jakim będziemy rysować na danej warstwie. Wybierzmy tutaj kolor niebieski. Zachęcam do tego, aby kolory wybierać z dostępnej tutaj palety. A jeżeli używasz bardzo mało kolorów, to najlepiej. Wybierać te kolory predefiniowane. One wówczas pojawią się na liście z nazwą koloru, a nie z numerem indeksu. Kolor, który wybrałem, ma numer indeksu 140. Weźmy je jeszcze raz. Wypróbujmy ten kolor. Widzimy, że ten kolor ma zdefiniowaną nazwę błękitny. Następnie mamy rodzaj linii. W tej chwili widzisz tutaj tylko linię ciągłą, natomiast w następnym odcinku, gdy będę omawiał rodzaje linii, opowiem ci, jak wczytać inne rodzaje linii tutaj do tego okna. Kiedy będzie na tym oknie więcej rodzajów linii, będziesz mógł wybrać rodzaj linii dla danej warstwy. Kolejna kolumna zawiera szerokość linii. Ta szerokość linii to jest po prostu grubość linii, jaką będzie rysowana dana linia. I tutaj jest różnica pomiędzy tym, co może być wyświetlane na modelu, a co możesz uzyskać na wydruku. Wybierzmy grubszą linię, na przykład 0,5 mm. Dodajmy kolejną warstwę. Nazwijmy tą warstwę widok. Staramy się dla każdej warstwy ustawić inny kolor. To jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będziemy wyraźnie widzieć, na jakiej warstwie rysujemy. Jeżeli rysując element pomylimy warstwy, to możemy łatwo zauważyć, że autokad rysuje nam w innym kolorze. Wybierzmy kolor: zielony. Na razie nie możemy wybrać innego rodzaju linii, natomiast linię wybierzmy 0,25, a więc o połowę cieńszą. Narysujmy teraz prostokąt, ale nie będziemy rysować go na warstwie 0, tylko wybierzmy tutaj na tym pasku widzimy, że pojawiły nam się dwie nasze nowe warstwy. Wybierzmy warstwę przekrój. Zawsze tutaj, zawsze mamy wybraną warstwę bieżącą. Wszystkie elementy, które rysujemy, są zawsze rysowane na warstwie bieżącej. Więc jeżeli teraz narysujemy prostokąt, to widzimy, że on jest narysowany w tym kolorze. Jeżeli teraz zmienimy warstwę i narysujemy kolejny prostokąt, on jest narysowany na warstwie o nazwie Widok. Na pasku stanu mamy ikonę. Pokaż ukryj szerokość linii. Ciśnijmy tą ikonę. Widzimy, że zmieniły się grubości linii. Na warstwie przekrój, na warstwie przekrój pojawiła się linia bardzo gruba, na warstwie widoku linia jest cieńsza. Jeżeli nie widzisz tej opcji na pasku Stanu, możesz ją włączyć poprzez dostosowanie tego paska, wybierając tutaj opcję. Ja osobiście nie rysuję rysunków z zachowaniem grubości linii. Czasami włączam tą opcję, żeby zobaczyć na ekranie, które linie są grube, a które są cienkie. Wyłączę więc opcję pokazywania grubości linii. Jeżeli dany obiekt narysowaliśmy na złej warstwie, nie musimy go rysować ponownie na innej warstwie. Wystarczy, że zaznaczymy taki obiekt. I następnie wybierzemy inną warstwę. Widzimy, że obiekt przyjął kolor warstwy innej, więc jest to łatwe przenoszenie pomiędzy warstwami. Przeanalizujmy teraz te cztery ikonki, które znajdują się w tym miejscu. Pierwsza ikonka w postaci żarówki umożliwia nam włączenie bądź wyłączenie wyświetlania danej warstwy. Po naciśnięciu widzimy, że obiekty narysowane na warstwie błękitnej przestały być widoczne na ekranie. W tej chwili warstwę aktywną mamy widok. Jeżeli przejdziemy na przekrój, teraz jeżeli będziemy chcieli wyłączyć warstwę, to widzimy, że program sygnalizuje, że chcemy wyłączyć warstwę bieżącą. Oczywiście możemy ją wyłączyć albo pozostawić włączoną. Druga kolumna to jest opcja zamrożenia warstwy. Spróbujmy zamrozić warstwę bieżącą. Jak widać, warstwy bieżącej nie możemy zamrozić. Spróbujmy więc tą drugą. Zmieńmy warstwę bieżącą na widok. Narysujmy tutaj element i zobaczmy teraz, co się stanie, jeżeli zamrozimy warstwę, która nie jest warstwą bieżącą. Widzimy, że również zniknęły nam elementy z ekranu. Jaka jest różnica między wygaszeniem warstwy a zamrożeniem? Zamrożenie powoduje, że warstwa nie będzie ani wyświetlana, ani drukowana, natomiast samo wygaszenie powoduje tylko, że na modelu nie będziemy widzieć tej warstwy, natomiast na wydruku ona się pokaże. Podobne ustawienia z tym, że umożliwiające Pokazanie elementów na modelu daje funkcja drukuj. Zaznaczając tą opcję na modelu. Na modelu dana warstwa będzie widoczna, natomiast nie będzie drukowana. I pozostała jeszcze czwarta opcja. Zablokowanie warstwy. Zablokujmy warstwę błękitną. Jak widzisz. Ta warstwa przyciemnia swój kolor. To ustawienie możemy zmienić. Wchodząc w ustawienia, możemy wyłączyć tą opcję przyciemniania. I zobaczmy teraz, pomimo zablokowania warstwy, ona się nie przyciemnia. Zmień to ustawienie według własnych preferencji. Ja może przywrócę to ustawienie, zablokuję tą warstwę. Zauważ teraz, że w momencie, kiedy najedziemy na taki element warstwy zablokowanej, pojawia nam się obok kursora kłódka. Taki element możemy zaznaczać, ale nie możemy go w żaden sposób zmieniać. Widzimy, że uchwyty nie pojawiły się po wybraniu elementu. Warstwy możemy też usuwać. Spróbujmy usunąć warstwę bieżącą, czyli przekrój. Otrzymaliśmy komunikat, że warstwa nie została usunięta. Jak widzimy w podpowiedzi tekstowej, nie możemy usunąć warstwy 0, nie możemy usunąć warstwy bieżącej oraz każdej warstwy, na której są narysowane jakieś obiekty. W związku z czym ani warstwy przekrój, ani warstwy widok, spróbujmy zresztą, nie będziemy mogli usunąć. Stara się nie usuwać żadnych warstw, zwłaszcza jeżeli pracujesz w zespole, ponieważ może to utrudnić pracę innym użytkownikom, którzy wspólnie z Tobą wykonują rysunek. Otwarłem rysunek, który wykonany jest na warstwach. Otwórzmy listę warstw, aby zobaczyć, jakie tutaj warstwy są zdefiniowane. Widać tutaj warstwę 0. Następnie są warstwy, które nazwałem w zależności od tego, co na danej warstwie się znajduje. Pierwsze cztery warstwy to są linie cienkie, linie widokowe i niewidoczne, które mają różne kolory, ale tą samą grubość, dlatego oznaczyłem je liczbą 2. I linie przekrojowe to są linie najgrubsze warstwa devpoints, za chwilę powiem co to jest za warstwa. Następnie hydroizolacja, kreskowanie osie i tak dalej i na końcu mamy wymiar i napisy. Wróćmy na chwilę do tej warstwy devpoints. Otworzę nowy rysunek, aby pokazać skąd wzięła się i co to jest za warstwa devpoints. Narysujmy prostokąt o wymiarach 120 na 80 I następnie wymiarujmy go z jednej strony. Zobaczmy teraz czy coś się zmieniło na liście warstw. Widzimy, że pojawiła się warstwa DevPoints. Jest to specjalna warstwa, na której nie możemy rysować, której nie możemy wygasić. Jest to warstwa, na której są tak zwane uchwyty wymiarów. Tych uchwytów nie widzimy, nie możemy usunąć tej warstwy. Ona po wprowadzeniu pierwszego wymiaru będzie już zawsze na rysunku. Wróćmy do naszego rysunku z warstwami. Omówię jeszcze opcje, które tutaj się znajdują. Kiedy rozwiniemy listę warstw. To zauważ, że przy każdej warstwie mamy możliwość włączenia, zamrożenia lub zablokowania warstwy, a więc nie musimy otwierać menedżera warstw, możemy to zrobić szybko z tego miejsca. Natomiast te funkcje, które są poniżej, umożliwiają nam szybkie wybieranie warstw, które chcemy wygasić, nie znając nazw tych warstw. Wypróbujmy pierwszą opcję. Umożliwia nam ona wygaszenie warstw, które wybierzemy. Po wybraniu tej opcji, AutoCAD prosi o wybranie dowolnego elementu na warstwie, którą chcemy wygasić. Wybraliśmy wymiarowanie, teraz wyłączmy stolarkę. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy przywrócić warstwy wygaszone w ten sposób, naciskamy przycisk poniżej. Włącza wszystkie. Przycisk ten włącza wszystkie warstwy, nie tylko te, które wyłączyliśmy tym przyciskiem przed chwilą, ale jeżeli były jakieś warstwy wcześniej wyłączone, to, to wszystkie są pokazywane. Następna opcja, która pozwala na izolowanie warstw, umożliwia nam wybranie tych warstw, które pozostaną na ekranie. Następna opcja umożliwia nam izolowanie warstw. Pozwala to na wybranie warstw, które chcemy pozostawić. Pozostałe warstwy będą albo wygaszone, albo zablokowane. Wskażmy najpierw te warstwy, które chcemy pozostawić, np. wymiarowanie i obrys budynku, i naciśnijmy Enter. Widzimy, że wszystkie pozostałe warstwy, których nie wybraliśmy, zostały zablokowane. Przyciskiem poniżej możemy odblokować warstwy wcześniej zablokowane. I to samo możemy zrobić z zamrażaniem. Popatrzmy na przedostatnią opcję w tym rzędzie. Mamy Zablokuj. Po naciśnięciu tego przycisku blokujemy pojedynczą warstwę. Możemy też pojedynczą warstwę odblokować. A więc zablokujmy kilka warstw. Tutaj za każdym razem musimy wybrać to polecenie. Umożliwia nam odblokowanie pojedynczej warstwy. Zobaczmy jeszcze tą opcję Zamroź. Tutaj od razu zamrażamy, czyli znika nam też z ekranu taka warstwa. I tutaj możemy po kolei wybierać kolejne warstwy, które chcemy zamrozić. Przycisk na dole odmraża nam te warstwy. Jak ustawić bieżącą warstwę nie wchodząc tutaj na pasek i nie znając tak naprawdę nazwy tej warstwy. Do tego służy przycisk ustal bieżący. Teraz mamy warstwę bieżącą osi. Chcemy, żeby warstwa bieżąca to były wymiary, ta opcja umożliwia nam zmianę bieżącej warstwy poprzez kliknięcie. Na dowolny element, który na tej warstwie się znajduje. Ostatnia opcja Dopasuj warstwę umożliwia zmianę warstwy dla elementu. Więc wybierzmy element, następnie wybierzmy polecenie Dopasuj warstwę i program prosi o wybranie, do jakiej warstwy chcemy ten element dopasować. Więc w tej chwili mamy element przeniesiony na warstwy widokowe. Przywróćmy go z powrotem na właściwą warstwę. Na koniec pokażę jeszcze jedną opcję, która nie znajduje się w panelu warstwy, a w panelu zmień. Zablokuję ten panel, ponieważ jest to opcja, która znajduje się w rozwinięciu panelu. Opcja nazywa się ustawiak warstwa. Aby zademonstrować, jak działa ta opcja, wejdę na warstwę linii widokowych i narysuję tutaj prostokąt. Wybierzmy ten prostokąt i zmieńmy dla tego prostokąta kolor. Tak, mamy kolor czerwony. Zmieńmy też grubość linii i Kształt tej linii. Tak? Widzimy, że element jest narysowany na warstwie widokowe, ale ma zupełnie inny styl linii. Powinniśmy unikać tego typu rysowania. Starajmy się, aby na danej warstwie wszystkie elementy miały ten sam styl. Jak jednak tą sytuację uporządkować? Do tego właśnie służy ten przycisk. Wybierzmy ten przycisk, i teraz wybieramy obiekty, które chcemy dopasować tak, aby one miały właściwości danej warstwy. Kliknijmy ten przycisk. Program pyta o wybranie obiektów. Możemy oczywiście wybrać kilka obiektów. Zaakceptujmy klawiszem Enter. Następnie akceptujemy, aby właściwości zmieniły się na jak warstwa. I program jeszcze pyta, czy uwzględnić bloki. O blokach będziemy mówić w jednym z kolejnych odcinków. Tutaj nie będzie to miało znaczenia, ponieważ ten prostokąt nie jest blokiem. Po zaakceptowaniu ostatniego pytania widzimy, że prostokąt został z powrotem dopasowany do warstwy, na której się znajduje.